zazdrosny brat i zielony dżin. Dawno, dawno temu w królestwie Glegot żył sobie żołnierz o imieniu Dawid. Dawid był głównodowodzącym królewskich wojsk i zaskarbił sobie szacunek całego otoczenia. Był podziwiany przez małych chłopców. Dorośli natomiast pragnęli, by ich pociechy wyrosły na kogoś takiego jak on. Dawid! 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 Dziękuję, Dawidzie, jesteś taki życzliwy. Kiedy dorosnę, będę taki jak ty. Wszyscy uwielbiali Dawida, oprócz jego brata Daniela. Daniel był jego młodszym bratem. Pożerała go zazdrość. Zachowywał się jak tchórz i w przeciwieństwie do brata nie był już przez wszystkich lubiany. Dawid mimo wszystko i tak go bardzo kochał. Bracie, jadłeś coś? O, czy ty się o mnie martwisz? Proszę, idź być pozerem gdzie indziej. Ale bracie... Daniel nie chciał już tego słuchać. Pewnego dnia, kiedy Dawid dostał od króla kolejny medal za odwagę, Daniel wpadł w szał. Dość tego! Już dłużej tego nie zniosę! Nie zamierzam ciągle żyć w cieniu mojego brata. Czas, żebym odszedł! Jak powiedział, tak zrobił. Odjechał na swoim rumaku w stronę sąsiedniego królestwa. Po kilku dniach wędrówki dotarł do lasu, w którym postanowił się zatrzymać i odpocząć. Wreszcie nie muszę już patrzeć na mojego brata i jego lizusów. Nawet król nie potrafił przestać go chwalić. W tym momencie jego wzrok zatrzymał się na lampie leżącej pod drzewem. Świeciła tak jasno, że zainteresowało to Daniela. Ta lampa jest jakaś dziwna. Podniósł ją i przyjrzał się jej bliżej. Wygląda na pustą i bezużyteczną. Choć naprawdę pięknie błyszczy. Wezmę ją ze sobą. Może uda mi się wymienić ją w pobliskiej wiosce na coś wartościowego. Schował więc lampę do swojego plecaka i poszedł szukać czegoś do jedzenia. Nazbierał dla siebie wystarczającą ilość jabłek i usiadł pod drzewem, żeby je skonsumować. Kiedy chciał wziąć gryza, usłyszał wołający go głos. Mistrzu, daj mi coś do jedzenia. Jestem tak głodny. Kto to powiedział? Mistrzu, to ja, twój sługa. Wyciągnij mnie stąd i nakarm, a dam ci wszystko, czego tylko zapragniesz. Daniel był zszokowany, kiedy zauważył, że głos pochodzi z jego torby. Czy to jakiś sen? Bohater zaczął grzebać w swoim plecaku i wyjął z niego lampę. Hej, jest tam kto? Tak, mistrzu, ja. Nie martw się, panie. Jestem twym sługą. Podszyj lampę, a wtedy z niej wyjdę. Skąd mam wiedzieć, że nie zrobisz mi krzywdy? Bo to ty trzymasz lampę, a osoba, która trzyma lampę, jest moim panem. Daniel zaczął przez chwilę rozmyślać. Dobrze, chyba nie zaszkodzi spróbować. Potarł więc lampę, a z niej wyleciał kolorowy dym. Dym ten zmienił się w zielonego dżina. Daniel wyglądał na zdumionego. Mistrzu, dziękuję ci za pomoc. Jestem bardzo głodny. Mógłbym zjeść to jabłko? Śmiało. Daniel ledwo spojrzał, a dżin w jednym momencie zjadł wszystkie jabłka, a na koniec podrapał się po brzuchu i beknął. O, wybacz. Teraz, mój panie, powiedz mi, jakie masz życzenia. Spełnię je natychmiast. Zbuduj mi dom wypełniony największymi luksusami na świecie, takimi, których nawet król nie posiada. A jak sobie życzysz, panie? W tym momencie z chmury dymu powstał niesamowity dom. Miał złoty kolor, a w jego otoczeniu było słychać piękny śpiew ptaków. Rety! To wspaniałe! Czego jeszcze sobie życzysz, panie? Chcę, żebyś sprowadził do mnie księżniczkę Lany. Lecz, mistrzu, to będzie porwanie. Jesteś tego pewny? Tak, oczywiście. W ten sposób będę mógł w końcu odegrać się na moim bracie. On jest w niej przecież tak szalenie zakochany. Jak sobie życzysz, panie? Jean poleciał więc do pałacu i zakradł się do pokoju księżniczki Lany. Księżniczka akurat spała. Jean, stwierdzając, że to idealny moment, użył swej magii i sprawił, że księżniczka zniknęła. Lecz po chwili do pokoju weszła służąca. Zobaczyła wtedy Gina i zaczęła krzyczeć w niebogłosy. Służąca wybiegła z pokoju i zawołała strażę. Jean natychmiast pstryknął palcami
i znów zniknął. Dawid wbiegł ze strażą do pokoju, ale było już za późno. Księżniczka i Jean pojawili się w lesie, w domu Daniela. Księżniczka, budząc się, zauważyła, że jest w nieznajomym miejscu. Spanikowała. Gdzie ja jestem? Co się stało? Przepraszam, księżniczko. Mój pan kazał cię tu sprowadzić. Twój pan? Ty jesteś prawdziwym Jeanem? Chybaż nie. Po chwili do pokoju wszedł Daniel i zaczął bić mu brawo. Witaj, księżniczko. A może powinienem powiedzieć mój nowy więźniu? Daniel? Ty? Czego ty ode mnie chcesz? Co się tutaj dzieje? Kazałem cię porwać, żeby dać Dawidowi i wszystkim w Glegot nauczkę. Nauczkę? Ale o czym ty w ogóle mówisz? Wróćmy do królestwa. Jego władca był załamany tym, co się stało. Nie martw się, królu. Przyprowadzę twą córkę z powrotem. Ale jak ty to zrobisz, Dawidzie? Porwał ją przecież Jean. Z pomocą tego. Dawid zaczął tłumaczyć królowi, jak działa kompas, który potrafi wykrywać nadprzyrodzone moce. Bazując na kierunku, który pokazuje strzałka, musiał zabrać ją do lasu Alban. Pójdź tam więc, mój dzielny Dawidzie. Przyprowadź moją córkę. Sprowadź też osobę, która odważyła się ją porwać. Wymierzę jej najbardziej surową karę. Dawid skinął głową i wraz z żołnierzami odszedł. Jaką nauczkę dasz Dawidowi tym, że mnie porwałeś? O, no bo on cię przecież kocha. Księżniczka Lana była zachwycona wieścią. Praktycznie zapomniała już o tym, że została porwana. Co? On się we mnie zakochał? Ja już od lat jestem w nim zakochana. Och, dziękuję ci, jesteś taki wielkoduszny. Co? Wielkodusznym? Ja nie jestem wielkoduszny. Ja jestem Danielem, władcą dżinów. Ale mistrzu, ja jestem tylko jeden, więc... Cicho! Kogo to obchodzi? Wracając do tematu, porwałem cię, bo chcę cię wymienić na całe królestwo Glegot. Wtedy to ja zostanę królem. Będę mógł wsadzić Dawida do więzienia. Dzięki temu już nigdy nie będzie mnie denerwował. Daniel, no weź! Przecież ty znasz swojego brata lepiej niż ktokolwiek inny na tym świecie. Myślisz, że przegra z tobą i tym twoim śmiesznym, zielonym sługusem? Hej, trochę szacunku. Porwałeś mnie z mojego domu, kiedy smacznie spałam. O jakim szacunku ty mówisz? Przepraszam. Co tu się dzieje? Przepraszacie się teraz? Mam tu do wykonania zadanie. Po chwili z wielkim hukiem otworzyło się okno. Z pomocą liny wszedł przez nie Dawid. Przepraszam, że tak późno. Czy wszystko w porządku, księżniczko? O, tak, jestem cała i zdrowa. Nie mam nawet zadrapania. Dawid uśmiechnął się i odwrócił się w drugą stronę. Zobaczył swojego brata wraz z Jeanem i był zszokowany. Danielu, to ty? Tak, właśnie ja. Ja ją porwałem. Ale dlaczego? Bo cię nienawidzę. Nienawidzę, jak wszyscy cię chwalą i podziwiają, a na mnie nikt nie zwraca uwagi. Stałem w twoim cieniu przez całe moje życie. Już dłużej tego nie wytrzymam. Ale mój mały braciszku, ja cię kocham. Wystarczy. Jeanie, złap go. Natychmiast. Jean pozostawał nieruchomy. Nawet nie drgnął. Daniel przenikliwie na niego spojrzał. Jeanie... Wobec mojego kompasu jest bezsilny. Przepraszam cię, bracie, ale twoja przygoda dobiegła już końca. Rozwścieczony Daniel chciał zaatakować Dawida, ale na jego drodze stanęli strażnicy, którzy po chwili go schwytali. Dawid sprawił, że Jean ponownie wrócił do lampy, a następnie wręczył ją księżniczce Lanie. To dla ciebie, moja księżniczko. W twoich rękach będzie bezpieczna. Księżniczka Lana uśmiechnęła się i przytuliła Dawida. Och, kocham cię, Dawidzie. Jeszcze tego samego dnia Dawid wraz z księżniczką wrócił do pałacu i przed oblicze króla przyprowadził swojego brata. Król był przeszczęśliwy, że odzyskał swoją córkę. Przytulił ją, a następnie zwrócił się do Dawida. Dawidzie, jestem z ciebie dumny. Ponownie pokazałeś nam wszystkim swą wielkość. Powiedz, jaka kara ma teraz spotkać twojego brata? Och, królu, wiem, że to mój brat porwał księżniczkę. I zasługuje na karę. Ale serce podpowiada mi, że rodzeństwo nigdy nie powinno zadawać sobie nawzajem cierpienia.
Dlatego proszę, wypuść go. Obiecuję, że już nigdy nikogo nie skrzywdzi. Słysząc to, Daniel się rozpłakał. Dopiero teraz zauważył, jak bardzo był kochany przez swojego brata. Upadł więc przed nim na kolana. Tak bardzo się myliłem. Od dzisiaj już wiem, dlaczego wszyscy mówią, że jesteś wielki. Król, widząc to, mocno się wzruszył. Widzę, że nauczyłeś się dzisiaj czegoś, Danielu. Niestety, i tak muszę cię ukarać. Niniejszym mianuję cię teraz rycerzem królewskiej armii. I stało się. Podczas wielkiej ceremonii Dawid i księżniczka Lana wzięli ze sobą ślub. Daniel był z tego powodu naprawdę szczęśliwy. Wiedzcie również, że Jean został uwolniony przez księżniczkę Lanę. Zdecydował się zostać w królestwie i uczyć dzieci życzliwości.